Chcemy zrobić. Co? Ej, trafiaj od razu w karton, żeby nie musiał się nachylać. No nie, Patryk, bo ja będę to składać. Ej, tego musisz zejść poprawić, bo to nie ucelowałaś. Patryk, ja sobie zaraz to zrobię. Jakie pakowanko. No, a to dopiero się zacznie pakowanie takie konkretne, te koniec. To jest na razie. Ty się cieszysz? Z pakowania. Nienawidzę pakowania. Pakujemy nienawidzę się praktycznie co czwarty dzień. My żyjemy wiecznie na walizkach. Tym bardziej, że naprawdę na rzeczy jest bardzo dużo. I tylko jest tak, pakowanie, pranie, przepakowywanie. Dopakowywanie, ewentualnie wypakowanie. I nie ma czasu rzeczy zrobić nawet porządku, więc tych rzeczy, tego wszystkiego my mamy tyle. Które już do zabrania są jeszcze? I dlatego z nim zjechałem. No dobra, damy radę. No. No. Co? Handle? Nie, damy chyba tylko dwie ręce, głowa, czyja, wielka głowa czyja. Sąsiad. Ogólnie sąsiada teraz. Sąsiad nas denerwował, no to wywozimy go. Wiesz co zrobiłam? Błąd, nie opisałam kartonów. No, no to pięknie, bo wszystko... A jest tyle kartonów, bo one są takie niepełne. Tam jest chyba... No bo ja specjalnie niektóre nie wkładam, a niektóre się zapędziłam, no co? Dobra, wezmę im trójsi lżejszy. To był jedyny... Plus. Jedyne opakowanie, które sprawiało mi radość, bo wiedziałam, że przeprowadzam się do nowego domu, więc to jest troszeczkę coś innego. To była tylko mała część. Co dostaną piosełki? O, Cikida już stoi. Mija, chodź. Mija, a ona co? No jak zwykle, ona musi zaproszenie dostać. Mija, pierwsza stoi akurat przy żarciu. Mija. Ulubione miejsce jeszcze, chociaż tam były pozamykane. Ja pierdzielę, Patryk, drzwi były otwarte. Ona nie wyszła za tymi? Gdzie by wyszła? Jak jest tam no drzwi były otwarte, jak były wynoszone kartony. Ale tu masz zamknięte. Tu masz pozamykane przecież, nie? No to szukaj jej, gdzie łazi.